dobry Państwu. No nie jesteśmy na pustyni Gobi, ani pustyni Błędowskiej, a jesteśmy na łowickich Błoniach i miejscu, w którym znajdowała się restauracja na plaży miejskiej. Państwo widzicie, w oddali bzura, obok mnie palmy, czyli wszystko się zgadza jak w Maroko. No tyle tylko, że nikogo tutaj nie ma. Nie ma restauracji, nie ma ludzi, nie ma grających w siatkówkę, chociaż dzień piękny. Może jeden z ostatnich pięknych dni, ale tutaj ludzi nie ma. Zobaczyłem ostatnio, że plaża ma być przebudowana i mają to zrobić z budżetu obywatelskiego młodzi mieszkańcy Łowicza. No cóż, muszę powiedzieć, że jestem zainteresowany. Tyle tylko, że zastanawiam się, dlaczego nie mógł tej plaży utrzymać ten, który ją zbudował wcześniej. Dlaczego ten restaurator, który tutaj był, nie został. Dlaczego nie tworzył własnej oferty? No i dlaczego musiał odejść? Czy musiał odejść? Ponieważ ta plaża prawdopodobnie nie będzie zastąpiona lepszą plażą, pomyślałem, że może należało rozważyć taką propozycję ze strony miasta, żeby ten człowiek tutaj pozostał. Więc myślę, że do takiego partnerstwa miasto powinno być przygotowane. Przygotowane pod każdym względem. A jeżeli trzeba, to wziąć udział w przedsięwzięciu, dlatego że naprawdę przez całe lato nie było tu nikogo. I to jest strata dla nas wszystkich. Zapraszam do głosowania na komitet wyborczy wyborców Pawła Kolasa na burmistrza miasta Łowicza. Proszę dobrze się zastanowić i pójść na wybory. Do widzenia.